Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mario Forever Remake. Dziś postanowiłem nie grać w żaden poziom literowy, tylko skupić się na światach minusowych. I światy minusowe musimy sobie odblokować. Jak je odblokować? Będę wam to pokazywać. Więc na początek świat minus 1, który możemy odblokować w ten sposób, że wchodzimy sobie do świata 9. Też go kiedyś przejdę, ale to nie na razie. Wchodzimy tu. Chwileczkę. To mi się przyda. Wchodzimy tutaj. I jesteśmy w kolejnym świecie 9. Tylko takim wersji z Mario Forever 6.0. Także są dwa światy 9. Wiem, to dosyć skomplikowane. I możemy tutaj przejść. No i jesteśmy w świecie minus 1. I tak się mniej więcej, to wygląda. Szczerze mówiąc, ja chyba wolę mieć kwiat niż Lujego. Luja tak zwanego przeze mnie. Dlatego, że tutaj wysokie skoki są dosyć niebezpieczne. Lui jest spoko, ale... Zawsze problem, który z nim miałem, to to, że nie dało się strzelać, że jednak jak się już miało, to jakąś większą moc niż bycie dużym Mario, no to się właśnie chciało też przynajmniej strzelać, nie? Przynajmniej coś takiego. Jezus Maria. Okej. Jak widzicie, ta pierwsza runda jest całkiem sympatyczna, ale jednak prawdziwe schody zaczynają się dopiero w rundzie drugiej. Mimo że ta runda jest trudna, to znaczy w miarę taka trudna, to ją lubię, dlatego że bardzo fajnie wygląda. I ogółem nagrywając to, znowuż musiałem powtarzać to nagranie, dlatego że po raz kolejny zapomniałem, że no, ta wersja ma pewien bug polegający na tym, że jak gramy za pierwszym razem, to mamy 0 żyć. Tak, ciekawe, prawda? Okej, tu jest życie, warto o tym pamiętać. Ciebie zabijam, bo mnie wkurzasz, ciebie też i ciebie też. Okej. Okay. Fuck. Tutaj zawsze ginę, nigdy nie potrafię tego ominąć. Ale dobra. Pierwszy poziom za nami, więc luz. Uj, teraz ten następny poziom. Więc to są takie podziemia, ale podziemia z lawą. Całkiem ciekawa muzyka przygrywa w tle i szczerze mówiąc, z jednej strony słychać, że to jest z Mario. Dlatego, że są jakieś fragmenty z muzyki z podziemi w pewnym momencie. Tak minimalnie, ale jednak słychać. Natomiast nie mam pojęcia, z jakiego to jest Mario. Czy to jest jak... Czy może to jest po prostu remix? Raczej trochę wątpię, że to był remix. Więc może jest to po prostu z jakiegoś Mariana, którego ja nie pamiętam. Jezus Maria. To jest ciekawe, przyznam. Tutaj musimy się trzymać ściany. No właśnie tak. To jest jedyny sposób, żeby ta kometa, jak ja to nazywam, nas nie uderzyła. Ale spokojnie, jeżeli myślicie, że to jest trudne, to mam dla was dobrą wiadomość. Otóż są o wiele trudniejsze rzeczy i one niedługo się pojawią. Fuck. Spokojnie, właśnie naciągają te trudne rzeczy, o których wam mówiłem. O nie. Nie będziesz mi tutaj pluła. Jadem. Nie ma takiej możliwości. O
Okej, to jest ten trudny moment. Ale dobrze, przynajmniej straciłem tylko strzelanie. Naprawdę mogło być gorzej. No dobrze. Ciekawe, czy mogę tu wejść. A co tutaj mamy? A no nic. Czasu jest dużo, a pamiętam, że ten poziom w sumie niedługo się kończy. A poczekam sobie, on przejdzie, czemu by nie? Kompletnie nie pamiętam, jaka była kolejna runda, czym się wyróżniała, bo czymś na pewno. Okej, w dobrym momencie na to skoczyłem. O, już koniec. Udało się. Znaczy, tak jak wam mówiłem, mimo że ta runda jest trudna, to jednak bardzo ją lubię. Podoba mi się na przykład to tło, ta lawa, która się tam porusza. Całkiem fajne. Okej. Co tutaj takiego było? Co mnie wkurzało? Bo na pewno coś mnie tutaj wkurzało. Okej, życie. Na razie nic takiego, co by się wyróżniało. Znaczy wiecie, te światy minusowe są różne. Jedne rzeczywiście się tam czymś wyróżniają, inne nie. Kurde, muszę zagrać w jakąś misję, która dzieje się na pustyni. Byłoby dobrze. Okej, to sobie pominę. Właśnie na takie okazje zostawiam sobie ten kwiat. Zawsze się przydaje. Okej. Teraz nie pamiętam, co tu się robiło. Chyba jakaś platforma była, co nie? Jezus Maria. Weź zgaduj, nie? Boże. A tu będzie strzelanie chyba. No. To ja rozumiem. Okej. Dobra, tamtej rośliny już nie zabiję, ale... I tak ją ominąłem. Dobra, jest tu coś jeszcze ciekawego? O, już meta. Okej, czyli ten poziom jakoś tak szczególnie się niczym nie wyróżniał. Ale też był w miarę przyjemny. Okej, no to zamek. A, pamiętam, to jest muzyka z Castlevanii. Kojarzy mi się to z Super Mario XP. Może kojarzycie, to jest taka minigierka, gdzie... świat Mario łączy się z światem Castlevanii. Chciałem to nagrać, ale... niestety ta gra się bardzo często tnie. I cięła się na tyle często, że po prostu nie byłem w stanie tego nagrać. Może kiedyś się mi uda. W każdym razie to było dosyć ciekawe. Znaczy, największą wadą tej gry było to, że ona się otwiera w naprawdę małym okienku. I no cóż, no mogło to przeszkadzać. Mnie to przeszkadzało. Znaczy, wiecie, ja tam się przyzwyczaiłem do tego, ale czasami rzeczywiście przez... jakieś takie detale, które nie były widoczne, no bo małe okienko. No to naprawdę człowiek się wkurzał. Dobra. Najpierw wezmę to.
Dobra, chciałem tak fajnie przeskoczyć, nie udało się. No, dlaczego nie mogę... I to go ominie, no tak, oczywiście. Będzie smok. To pamiętam, że smok się chyba niczym takim szczególnie wyróżniał. Ot, po prostu smok skacze, śpiewa, recytuje. A, i tu już jest Bowser. Dobra, to zawalczmy sobie z Bowserem. No Bowser, co ty razem dla mnie przygotowałeś? Ano nic. Od zwykły Bowser, tak jak wam mówiłem, 5 żyć i koniec. No nieźle. Tak. Nie byłeś żadnym wyzwaniem. Czy na tym zakończyć ten odcinek, czy jeszcze coś nagrać? Już 12 minut około. Pamiętam, że w światach minusowych te zamki bardzo ciekawie się niszczyły. Każdy w inny, oryginalny sposób. W świecie bodajże minus 9 nawet nie ma zamku, tylko jest wieża zegarowa i strasznie bym chciał to nagrać. Dobra, a proszę państwa, zróbmy może coś takiego. Czy są tu jeszcze jakieś światy? Bo chcę zobaczyć, prawdę powiedziawszy, już nie pamiętam. Tu są te takie światy, które ja już przechodziłem. Dodatkowe światy. Tu jest The Lost Map 2. Po prostu się zastanawiam, co by tutaj dalej nagrać. Tak sobie gdybam. Chciałem zobaczyć, co to kurde jest. Świat pierwszy? Dobra, to jest chyba zwykły po prostu świat Mario Forever. Ze zmienioną muzyką. A może nie? To jest chyba po prostu klasyczne Mario. Tak, to jest klasyczne Mario. Tylko się upewnię, że to na pewno jest to. Tak, to jest to. Ej, fajnie, że o tym pomyśleli. Sympatyczne to całkiem. Wow! Nawet flagę dali, kurde. Dobrze. Ej, może spróbujmy to przejść, bo to ciekawie wygląda. Skróty pewnie też są te same, znaczy mam nadzieję. Można przejść górą? Pewnie, że można. Wow. Tam jest checkpoint, ale powiedzmy sobie szczerze, czy to jest mi potrzebne do czegokolwiek? Aaaa! Nie ma skrótu, dobrze. A jeszcze udziłem, że może jednak. Nie, tak jak mówiłem, nie będę przychodzić tutaj całego świata, ale jestem bardzo ciekaw, jak wygląda walka z Bowserem. Czy to wygląda tak samo jak w zwykłym Mario Forever? Czy może jednak to zmienili, podobnie jak no to przejście, znaczy tę metę, tak? Na te... Oczywiście, no nie sądzę, aby można było przyrównać tę grę do zwykłego Mario, bo pomimo, że rundy są takie same,
To jednak pamiętajmy, że w Mario Forever ten nasz Marian o wiele, wiele wyżej skacze. No i dodatkowo... O! No i dodatkowo w normalnym Mario to już byśmy byli mali po tym, co ja teraz odwaliłem. O, fajnie. Można przeskoczyć flagę. Największe marzenie dzieciństwa. Znaczy właściwie... Ja spełniłem to marzenie, bo grałem w haka, w którym można było ją przeskoczyć, więc... I to powoduje tylko tyle, że się nie wygrywa. Idziesz wciąż do przodu i koniec. Ach. Aha. Dobra, czyli to w ten sposób działa. No, czyli to najzwyczajniej w świecie Mario. Jak mi się kiedyś będzie nudzić, to może w to zagram. Natomiast... dziś już chyba się z wami pożegnam. Nie wiem, co nagram jako następne. Zobaczymy. Zostało jeszcze dużo światów do wypróbowania. No. Także... O! A, czyli to był tylko jeden. Znaczy, dobra, wynika z tego, że to była tylko jedna runda. Myślałem, że może całe Mario odwzorowali, no ale okazało się, że nie. A nie chciało się im. Albo się bali, że jakiś plagiat czy coś. No dobra, czyli mogę spokojnie stwierdzić, że dwa światy wygrałem. Chociaż wiadomo, że ten drugi to taki... Taki trochę na siłę świat, nie? Nie pokazałem wam w każdym razie w tym drugim świecie niczego, czego byście nie wiedzieli. Kurde, szkoda, że nie ma tych poziomów Schwarzeneggera. Musiałbym chyba inną wersję... przejść. Są te dodatkowe poziomy. A chwila, spróbujmy jeszcze tutaj wejść. 40 żyć Bowsera. Okej, czy to jest coś, czego ja potrzebuję? Bo prawdę powiedziawszy, to... O! Życie, no tak. Będziecie mieli dłuższy odcinek, żeby nie było, że dwa poprzednie są za krótkie. Okej, przeskakujemy. No, powiało grozą. To znaczy, ja z tym Bowserem już wcześniej grałem. Boże święty. Widzicie, ile on ma żyć? No 40, nie? Tak jak nam zresztą mówili. I niby tutaj się pojawiają kwiatki i tak dalej. No właśnie. I też to jest tak, że im... że Bowser... no, powiedzmy, że jest coraz bardziej agresywny w miarę jak w niego strzelamy. A! Jak ja jestem głupi. No nie! Fuck. Co ja zrobiłem? Dobra, ale tak naprawdę możemy sobie w ten tryb grać w nieskończoność, dlatego że, jak widzicie, cały czas mamy możliwość zdobycia życia. Dobra, teraz będę trochę bardziej rozważny. Matko Bosko, ile on ma tych żyć? A, i przypominam, że to jest tryb, który się odblokuje tylko wtedy, kiedy wygracie wszystkie specjalne poziomy, te, które wygrałem w pierwszym odcinku. Inaczej nie będziecie mogli sobie zawalczyć z nim. Sam nie wiem, czy nie jest to trudniejsze niż ten poziom Koopa The Devastator. F***.
Fuck, nie chciałem tego kwiata wziąć. Myk. No, coś mu tam w tym pasku się zmienia, ale nie za bardzo. O, i widzicie, już przyspieszył. Czasu mam dużo, także mi się nie spieszy, chociaż... Potem mogę go mieć z kolei za mało, nie? Ja sobie tutaj postoję, czemu by nie? Trzeba naprawdę 40 żyć? Chyba tak, nie? Tak to wygląda. Fajnie, dziękuję. Dziękuję, że ten kwiat się tam pojawił w miejscu, gdzie mnie nie ma i gdzie nie mogę się dostać. Fajnie, fajnie. O! Okej, to jest coraz szybsze! No to wafla. Jezus Maria, za dużo kawy pije. Matko Bosko, kochano! Boże... No, nie jest to może tak trudne jak walka z Sansem, ale mimo wszystko... Okej, zostało mu parę żyć! A ja jestem małym Marianem! Dobra, nie będę się dłużej ośmieszać. A nie chcę was też zanudzać, może kiedyś mi się uda go wygrać. Teraz mi się szczerze mówiąc nie chce. Spróbujemy z nim zawalczyć w kolejnym odcinku. Albo dobra, jeszcze raz z nim zawalczę, może się uda. Dobra, trzeci raz, trzeci i ostatni. Jak tym razem nie wygram, to trudno. No, skoczyłem mu na łeb, do cholery jasnej. Fuck. Kwiat dał mi od razu strzelanie, to dosyć dziwne. Tak było w Mario Forever? Ale kurde, no, nie daruję sobie tego. Zostało mu dosłownie kilka żyć, nie? Kilka żyć. Byłem tak blisko jego pokonania. Okej, teraz go może spróbujmy zestrzelić. Ah! Fajnie, te dwa kwiaty są obok siebie, czyli tak naprawdę wezmę je jako jeden. Fajnie, fajnie, spoko. Nie! A nie, a jednak... Jednak się udało! I tu podejrzewam... Tu podejrzewam, że zaczną się te... Te potrójne ognie. Nie! Uspokój się na spokojnie. Nie możemy po prostu usiąść i porozmawiać.
Okej, okay, ale te trzy ognie nie są takie straszne, dlatego że można się przed nimi schylić. No chyba, że je jeszcze jakoś inaczej robi. Dlatego mam dużo czasu. Najgorsze jest to, jak on się oczywiście zbliży do mnie. No ale spoko. Teraz z tej strony spróbujmy. Może jednak nie. Tak. Jezus Maria. Jak on zapierdziela z tym? No nie, nie chciałem dwóch kwiatów brać. Jeszcze trzy życia. Trzy życia... Sukinsun ginie. Ale zginiesz teraz, ale zginiesz! Gratulacje, odblokowałeś laboratorium wzmocnienia. Nie wiem co to jest i gdzie tego szukać, ale fajnie, że coś udało się odblokować. Ile żeśmy rzeczy dzisiaj przeszli. Nie no, wnioskuję, że to musi być gdzieś tutaj niżej. Laboratorium wzmocnienia, tak? Co to jest? Gdzie mogę tego... Gdzie ja mogę to znaleźć? Szukajmy najpierw tutaj. To tutaj. No tak, to było zablokowane. Dobra, to... Sam jestem ciekaw, co to może być, ale nie będę tego na razie pokazywać. Póki co żegnam się z wami, no i do następnego.